Moje hobby. W tej lekcji rozwiniesz swoje umiejętności dotyczące mówienia o swoim czasie wolnym i swoich pasjach. Jak zapytać o czas wolny hobby? Pokażę Ci kilka opcji. Was machst du in deiner Freizeit? Was sind deine Lieblingshobbys? Wie verbringst du gerne deine Freizeit? Was interessiert dich am meisten? I kolejne tłumaczenie, co robisz w Twoim czasie wolnym, jakie są Twoje ulubione hobby, zainteresowania, jak spędzasz swój czas wolny i co najbardziej Cię interesuje. Na pewno posiadasz już pewną wiedzę, jak opowiedzieć o swoich zainteresowaniach i jak te zainteresowania nazywają się po niemiecku, więc przypomnijmy to sobie oraz poszerzmy tę wiedzę. Malen. Zeichnen, malować, rysować, tanzen, singen, tańczyć, śpiewać, klettern, angeln, wspinać się, łowić ryby, münzen, briefmarken, sammeln. A to ostatnie, jak widzisz, bez tłumaczenia. Chciałam Ci zostawić taką zagadkę, czy wiesz może, co to znaczy? Sammeln. Zbierać, kolekcjonować. A tutaj mamy akurat takie przypadki jak Münzen, monety i Briefmarken, znaczki pocztowe. Kolejne możliwości. Nähen, basteln, szyć, majsterkować. Czyli ogólnie basteln, jak sobie coś tam robimy, dłubiemy w domu przy czymś, to będzie taki czasownik. Videospiele, spielen oder Brettspiele spielen. Grać w gry wideo, grać w gry planszowe. Basketball, handball spielen. Grać w koszykówkę, piłkę ręczną. Na pewno znasz jeszcze inne możliwości. Przypomnijmy sobie je tutaj szybko. Fußball, piłka nożna. Volleyball, piłka siatkowa. Tenis, możemy na przykład powiedzieć, czy Tischtennis, tenis stołowy, ping-pong. Tauchen. Schwimmen, nurkować, pływać. W czasie wolnym możemy też również gdzieś iść, na przykład in die Oper, in die Disco gehen, iść do opery, iść na dyskotekę. A teraz przypomnijmy sobie jeszcze też bardzo popularne zwroty ins Kino gehen, ins Theater gehen, ins Museum gehen. To myślę, tak jak słychać, iść do kina, do muzeum, do teatru. Sich entspannen, relaksować się. Sich erholen, wypoczywać. Uważaj na czasownik sich erholen, ponieważ po polsku on oznacza wypoczywać. Nie jest zwrotny, ja wypoczywam. Natomiast po niemiecku już jest. Nie zapominaj o tym. Ich erhole mich. Eine Serie oder einen Film anschauen. Oglądać serial, oglądać film oraz wandern, wędrować. W takim znaczeniu zazwyczaj wędrówki górskiej. Bardzo często mamy na myśli wędrowanie jako wędrować po górach. Przykładowe zdanie związane z czasem wolnym. In meiner Freizeit entspanne ich mich gern. W moim czasie wolnym lubię się relaksować, lubię odpoczywać. Er hat verschiedene Hobbys, zum Beispiel malen, zeichnen, Radfahren. On ma różnorodne hobby, na przykład malowanie, rysowanie, jazda na rowerze. Zwróć uwagę, że poprzednio te czasowniki, te zwroty zostały napisane małą literą i było to tłumaczone jako malen, zeichnen. Pojawiły się one niedawno. Malować, rysować. Natomiast z tych czasowników można bardzo łatwo i szybko zrobić również rzeczowniki, takie właśnie jak malowanie, rysowanie. To tak zwane rzeczowniki odczasownikowe. No tak jak nazwa wskazuje, są one po prostu bezpośrednio zabrane z czasownika. Popatrz, nic się w nich nie zmieniło. Malen, malen. Tak jakby ta sama forma, tylko w zapisie widzimy, że jest to wielka litera, a zatem po niemiecku rzeczownik. Te rzeczowniki, to taka ciekawostka, bardzo przydatna również, zawsze mają rodzajnik nijaki, czyli malen,
pisane małą literą, bez rodzajnika, to po prostu malować, a pisane dużą literą, z rodzajnikiem das, no to już rzeczownik, das malen, malowanie. Die Zeit für sich selbst zu haben ist sehr wichtig. Posiadanie czasu dla samego siebie jest bardzo ważne. Nach einer langen Arbeitswoche fahren wir gerne an den See und schwimmen. Po długim tygodniu pracy lubimy jeździć nad jezioro i pływać. Und was machst du in deiner Freizeit? Hast du viele Hobbys? A ty co robisz w czasie wolnym? Masz dużo hobby? Mam nadzieję, że opowiedzenie o swoich zainteresowaniach nie będzie już dla ciebie problemem. Powodzenia w nauce!